Albo ty jesteś taki wysoki, albo twoja żona niska. <laughs> Zabawnie to wygląda. Kanał powinien nazywać się Żarcie na Wyjeździe. <laughs> to jeszcze nie jest ten etap, gdzie można po prostu powiedzieć, że żyje się z YouTube'a. Także my miesięcznie zarabiamy tak od... Mam pytanie, jaką kamerę używasz i mikrofon i jak to połączyć? Mówienie, że pracujecie w branży targowej, która upadła, a jeździcie furą za pół miliona, czy to nie brzmi śmiesznie? Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Nasz Karawaning. Ja tylko z samego początku przypomnę, żebyście subskrybowali nasz kanał, bo to pomaga w jego rozwoju. Dawajcie ja też, łap łapki w górę. Dzisiaj wracamy do naszego cyklu, odpowiadamy na wasze komentarze, bo chyba dawno go nie było, nie. Ja generalnie staram się Wam odpowiadać na bieżąco na te nasze pytania, na te wasze komentarze pytania. Ale czasami jak się powie, to, to tak jest inaczej. Nie, nie każdy też czyta komentarze, bo na telewizorze chyba nie ma w ogóle dostępu do komentarzy tak mi się wydaje. Ogólnie zebraliśmy te ciekawsze. Na początek parę komunikatów od nas. Dwie nowości u nas. Jedna nowość już jest trochę znana, bo jak już gdzieś o tym mówiłem, otworzyliśmy drugi kanał. Od jakiegoś czasu prowadzimy kanał Caravaning for You pisany przez Wanning, przez V4U. Ja tutaj dam jego nazwę i w opisie będziecie mieć linka. A co tam robimy? No tam prezentujemy kampery, prezentujemy przyczepy. Są to nowe kampery i przyczepy. To nie są ważne. Ten kanał jest skierowany do kogo? Do tych osób, które chcą konkretne modele tam przyczep, Zmienić. zobaczyć sobie jak wyglądają. Może to tak bardziej powiem. Że Bardzo drobiazgowo to, to robimy. Konkretny tak. model jest na razie tam jest są chyba trzy albo cztery prezentacje. Mamy gdzieś tam czekają na, na montaż następne, więc Zapraszamy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Fajnie, jakbyście tam, tam pomogli, trochę i zasubskrybowali ten nasz kanał, Bo bylibyśmy na wdzięczni, pomoże, tak? tak. A druga nowość, jaka jest? No druga nowość, no to już yy, zdradziliśmy ostatnim, chyba <laughs> jednym z ostatnich odcinków. No ruszymy też z tym kanałem odnośnie kuchni, kuchni tak? tak? Wybraliśmy już nazwę tego, tego kanału, to będzie yy, karawaniek od Kuchni. Propozycja od Nie, nie, nie do, do zajechania, zajechania tak? tak? Waszą da. propozycję wybraliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest taka fajna nazwa, bo oprócz tego, że będziemy tam gotować i dawać jakieś przepisy, które fajnie by było, jakbyście też pomogli nam, powiedzieli parę przepisów, które moglibyśmy sprawdzić to będziemy może też pokazywać jakieś jedzenie, restauracje, to wiecie, tak, te rzeczy, do których chodzi. Tak, zarówno w chodzimy. kraju, jak i za granicą. Ja dodam, że trójka z naszej czwórki głosowała właśnie za, za, za tą, tą nazwą, dlatego, dlatego ona wygrała, ale nie powiem, która trójka. Tak więc obydwa kanały w opisie będą, możecie sobie wejść na razie na tym o gotowaniu kanale, będzie tylko ten film, który już widzieliście, czyli ten, gdzie Paulina tam gotowała na razie, ale, hmm. ale jesteśmy w trakcie tworzenia nowego Pracujemy, materiału tak. też, więc też zachęcamy do subskrypcji tamtego kanału, to też na pewno pomoże w jego rozwoju. Tak, ja chciałabym tylko Jerzemu podziękować za przepis, który wykorzystamy od razu. Żeby tutaj więcej Was nie trzymać, przechodzimy teraz do Waszych komentarzy. Odpowiadamy na Wasze komentarze. Mariusz Zygmunt, ile już kilometrów zrobiony kamperem? Kamperem jest zrobione 50 tysięcy kilometrów na tą chwilę. Mark na 63. Albo ty jesteś taki wysoki, albo twoja żona niska. <grywa> Zabawnie to wygląda. Moja żona jest niska. Nie, nie, mój mąż jest za wysoki, <grywa> chciałam dodać. <grywa> to jest między nami duża różnica, ale jakoś Najemy tym radę, radę, tak. Dajemy radę, tak. Marko, MC. Bardzo mi się podoba to, co robicie. To nie jest takie łatwe, jak się niektórym wydaje, ale lubię was oglądać. To po prostu trzeba kochać. Pozdrawiam. No i pytanie: dlaczego to właśnie robicie? Czy wcześniej praca była gorsza? Życie nudne? Wcześniej też to robiliśmy, tylko. My jak kochamy karawanie. Tak, jak podkreślamy, my od zawsze gdzieś tam podróżowaliśmy po kempingach. Tylko wcześniej Dlaczego? po prostu tego nie pokazywaliśmy, nie nagrywaliśmy. Tak. Jak, jak też podkreślamy, my gdzieś tam i przyczepą byliśmy w Hiszpanii i mamy. Pół Włoch zjechane z przyczepą. Pierwszy nasz wyjazd to w ogóle kupiliśmy przyczepę i, i, do, I Hiszpanii do Hiszpanii pojechaliśmy. I do Hiszpanii pojechaliśmy, tak. tak. No, no to więc to od, od zawsze robimy, tylko po prostu nie tylko od, od zawsze czasu, od pewnego czasu zaczęliśmy filmować. A nie, praca nam się nie znudziła, nasza praca zginęła. Życie, tak. życie zweryfikowało tak, po prostu. Że jesteśmy w tym. Teraz pytanie od użytkownika MSL. Witam, kiedy w końcu będą wasze ubrania w sklepie. Konkretnie chodzi o damską różową bluzę dla żony. Oczywiście. Gdzieś tam na początku zrobiliśmy jakąś tą serię próbną. No, coś tam nie zagrało z tą firmą, którą robiliśmy. I, I że tak powiem, zrezygnowaliśmy z niej i ten temat gdzieś umarł po drodze. nie? Znaczy, właśnie chyba tutaj mamy taką prośbę do Was, bo wiecie, co, troszkę nie mamy już chyba, chyba czasu, tak. żeby się tym zająć. Może ktoś z Was by chciał, yy, nie Mam wiem, ma mu? dostęp tak yy, do takiej blood, szyję, żeby... czy, czy coś tam, czy się na przykład tym zajmuje i chciałby się dla nas tym zająć, to słuchajcie, napiszcie do nas, to może jakoś tam no. byśmy zaczęli współpracę, bo jesteśmy jak najbardziej za, tylko My... ciągle nam czasu brakuje. Brakuje. Teraz y, komentarz Mateusza Borka. Mam pytanie dotyczące tankowania butli. Tankujesz od razu dwie naraz? Czy najpierw jedna, zakręcasz zawór, a później druga? A to się tyczy butli gazbanków. Pytanie: no to jeżeli chodzi o to, to ja tankuję dwie naraz. Odkręcam, mam odkręcone cały czas dwie butle, tylko zawory przystawiam i napełniam dwie naraz. Kolejny komentarz. Tomek, czy. Kiedy oklejanie kampera logo, yy, chyba że coś mi ominęło. Nie, nie ominęło Cię nic, to, to powiem. Yy, no bo to tak było jakoś, nie wiem. Znaczy zgłosiła wyszło. się kiedyś do nas firma, że, że nam oklei. My trochę zwykliśmy, oni gdzieś tam zwykli, gdzieś tam znowu temat kolejny umarł. Gdzieś to się rozeszło. Ta. A teraz się w sumie zastanawiamy, czy chcemy oklejać. Czy my w ogóle chcemy. I tak, tak właśnie stoi to na niczym i, i nie wiem, jak zdecydujemy, to damy wam znać. Na pewno, na, na na razie. Na pewno wam pokażemy, na że oklejemy. Tak, dokładnie. Na razie, na razie nie oklejamy. Komentarz od użytkownika MW. Darek się będzie tłumaczył. No, co tam jest? E, grzecznie pytam was, co to znaczy w waszym przypadku, że podróże to wasza praca i nic, zero odpowiedzi. Nie wiem za bardzo, gdzie to. No bo, no ale... Dobre było, kiedy mówiliście, że pracowaliście wcześniej na targach, ale to upadło. Na jakich? Warzywnych czy motoryzacyjnych? No, na warzywnych. Tak, sprzedawaliśmy. <laughs> czy tam sprzątaliście, czy byliście menedżerami? Albo QA i są odpowiedzi konkretne, albo siedzicie cicho i ukrywacie wszystko przed nami. Moja ocena waszego kanału strasznie upadła. To jest tak. My powiedzieliśmy, że pracowaliśmy na targach tak ogólnie, bo my byliśmy bardzo związani z targami. Mówmy się, nie warzywnych. Tak, nie warzywnych, tylko eventowych. Nie sprzątaliśmy, nie, nie, nie byliśmy menadżerami, po prostu to organizowaliśmy. Tak. Znaczy, może nie, może nie tyle co organizowaliśmy. Ja się zajmowałem po prostu y, produkcją stoisk targowych, zajmowałem się rysowaniem w autokadach, w sketchupach, y, takie rzeczy i przekładałem po prostu jakieś tam wizualizacje na produkcję. No, no, zajmowałem ja się, się zajmowałem wszystkimi innymi rzeczami. Tak. Produkcją tam. stoisk targowych po prostu. Tak. I gdzieś tam, y, jak te stoiska były wyprodukowane, to jeździliśmy na targi i je po prostu rozstawiać. Tak to mm -hmm. wyglądało, no ale targi, że tak powiem, od dwóch lat, teraz się może coś rusza, od dwóch lat nie, nie funkcjonowały, więc nie było co robić. Ja chciałam zaznaczyć, że my niczego nie ukrywamy, tylko niektóre odpowiedzi dajemy, bo są dla nas tak oczywiste, że wydawało nam się, że to było wyczerpujące, no a jednak nie było wyczerpujące. Paweł Pytko przyznaje rację, mycie samochodu to jest sama przyjemność, tak? to do darka, nie? Żona zawsze się dziwi, jak można tyle czasu myć? No to właśnie ja się swoją żoną chyba a to, zgodzę. A propos tego filmu, gdzie myłem ten, gdzie były takie... Mo można, bo to jest relaksujące oraz jak przyjemnie się jeździ czystym. Mam pytanie, gdzie fordzik się podział sprzedany? Darek, wypowiedz się, czy to jest twój relaks z tym, z tak, tym ja, znaczy, tak, ja już to, w wcześniej mówiłem, że ja sobie lubię czasem po prostu wyjść z domu, pojechać na myjkę i sobie umyć auto na spokojnie bez nikogo. Nikogo tak. do tego nie potrzebuję, to jest mój czas i, i... I, i mój relaks, że tak ja, powiem. Ja, ja nie chcę tam iść, no to ty, ja tak dodam. I, ty, i, I tyra, co do Forda, no to Ford został po prostu sprzedany, nie mamy, sprzedaliśmy, musieliśmy sprzedać, bo kupiliśmy kampera. Nie musieliśmy. No nie, no musieliśmy. Sytuacja nas zmusiła. Robert ma od Ciebie pytanie. Witam. Już kiedyś się zastanawiałem, jak mówiliście, że tankowaliście gaz do butli na stacji. Czy do kamperów normalnie się tankuje taki gaz do butli? Bo z tego, co wiem, to normalnie butli na przykład 11-kilogramowej nie można tankować z dystrybutora, tylko trzeba wymieniać. Znaczy, no tak, no, zwykłej butli nie zatankujemy na stacji w ogóle. Nie wolno takiej butli yy, tankować. To są butle GazBank z zaworem. To jak już będzie w 80% natankowana, wtedy ona się odcina, no i nie pozwala dalej na tankowanie, więc to są specjalne butle przeznaczone do tego. Jeżeli coś, to ja polecam sobie wejść tam gdzieś na stronę Gazbanku i sobie poczytać o nich po prostu. Widz Stannik pisze do nas i fajnie, że tak pykło, że mogliście przerzucić się z branży eventowej na YouTube. No, my też się cieszymy, nie? Tak. Z takich... O, camper kanałów to chyba jesteście dla mnie numer jeden. No, no, to no dziękujemy. Dziękujemy. Staramy się coraz lepiej to robić i, i coraz ładniej to wszystko Ja też wysoko to lubię, ten wasz styl bycia, opowiadania. No, no fajnie. Dziękuję. Pytanie. Moc w kamperze to 160 koni mechanicznych. Nie brakuje? Kuje, brakuje, brakuje. Jakbym miał z 250, to jeszcze lepiej by szedł. Ale nie, no, no jest okej, okay, no ja tak powiem. No, jak wiadomo, że jak gdzieś się tam pod górkę podjeżdża, to trzeba zredukować. Wodzimy masę 3,5 tony, więc zawsze tej mocy jest trochę mało. Nie myślicie o jakimś programie i zwiększeniu mocy? Nie, jakoś nigdy nie byłem zwolennikiem takich rzeczy. Myślę, że to 160 koni jest wystarczające. Nie, nie ma Zrobione twarcy, co. dobrze, to i większa moc i mniejsze spalenie. No, spalanie. ale to jest tak, no, gdzieś to musi się chyba przełożyć też na coś. Ta większa moc, więc raczej wolę nie kombinować, zostać przy tym. Okej. Okay. Tony Nes, powiem tak po angielsku, bo ja trochę znam. Angielski. Tony Nes, dzięki za film. Pytanie: Czy nie macie wrażenia, że w kamperze jest mniej przestrzeni i jak sobie yy, daje radę, radę rady silnik? A to już było wcześniej o silniku, już mówiłem, że silnik daje sobie radę, nie jest źle. A przestrzeni? A czy przestrzeni? Przestrzeni, no czy no jest po, mniej. porównując to do naszej przyczepy, którą mieliśmy ogromną, bo mieliśmy tak. największą jednoosiową, to tej przestrzeni jest zdecydowanie Ej, mniej. Jest mniej szafek, mniej miejsca w środku. Tam mieliśmy tak. przyczepę 2,5 metra szeroką, a kamper jest 2,30, no więc automatycznie tego miejsca jest mniej. Jak no. jeździmy w dwójkę z psem, spoko. to jest spoko. Jak jeździmy z dziećmi, też jest spoko. Bo, ale a, ale trochę ciaśniej. Tylko bardziej, że mamy dzieci, wiecie, takie jak, jak my. No to takie, to, duże dzieci, więc jest ciasnie, ale dajemy radę. Plusy kampera w tej przysłaniają te minusy, tej, minusy o tak. tak? W drugą stronę. Ale nie powiemy, że kamper nie ma minusów, bo kamper no niestety ma, ma minusy. minusy. No trzeba to lubić po prostu. No nie ma innej opcji. Trzeba ten styl taki uprawiać czy gdzieś tam zwiedzania. no kamper, tak. nie, kamper nie może stać. Niektórzy myślą, że może stać, ale my nie jesteśmy. Kamper w nie służy do tego, żeby jechać na dwa tygodnie. na Oh na no, kemping. Okay. To jest moje zdanie. Widz tutaj Andrzej Raczek i widać z psem jak zwykle dzieci chciały, rodzice kupili, ale dzieci jak widać nie zajmują się psem w ogóle, tylko rodzice. <grym> znaczy... To ja teraz powiem tak. Po pierwsze, dzieci nie chciały. Nie uogólniajmy. Chciała Laura. Jedno dziecko chciało. Oliwier nigdy nie chciał tego psa. Co się zaczyna teraz przełamywać? Fajnie, że masz opinię po 15-minutowym filmie. I gdzie my jeździmy tylko z psem, bo tak. na weekend go zabieramy. Dokładnie. Dlaczego zabieramy? Chodzimy na spacery, a ponieważ mieszkamy w bloku, no to ten pies nie jest w stanie przy bloku się wybiegać. Natomiast jeśli już Ciebie tak bardzo interesuje, to Laura wstaje o 6 rano specjalnie i z psem biegnie. To Laura wie, że wracając ze szkoły pierwsze co to się wychodzi tak. z psem, to Laura po południami, jak jesteśmy w domu wychodzi, a na wyjazdach to my sobie bierzemy psa. My specjalnie go zabieramy po prostu. My żeby... go chcemy po tak. prostu, tak, bo on z nami się no wybiega. Tak zazwyczaj nawet, się Laura z nim zajmuje. Nawet Laura właśnie protestuje, że a bo weekend jak wyjeżdżacie zawsze mi psa zabieracie. Tak to wygląda. Także, także, trochę inaczej tak. to widać, a trochę inaczej wygląda. może. Tak. Bartłomiej S. Może jeszcze krótkie relacje na TikToka, pozdrawiam. O nie, ja TikToka ogólnie nie, nie ogarniam. Może tak w ogóle. jakoś tak. I, i może ja... poczujemy, może to poczujemy, ale wiecie, zadajcie na, nam troszeczkę czasu. Tak. Tak. Na razie nie czujemy TikToka w ogóle, nie oglądamy, nie mam zainstalowanych, nawet nie wiem, jak działa za bardzo TikTok. Coś tam Laura nam pokazuje. Przed jakieś SMS-y. Okay. dalej. Józef Giza. Jakiś hotel, jakaś ciuchcia, ubogie słownictwo. A, jakiś, jakiś, jakiś. Bo, bo tak, tak się w no... Krakowie mówi. Tak. My tak mówimy. E, ubogie słownictwo. <laughs> no nie wiem, czy takie ubogie. I, no e, i tego raczej nie zmienimy. Nie bo zmienimy teraz... tego. Za starzy jesteśmy. Zwracanie, <laughs> zwracanie nam uwagi? No dobrze, no, no zwracacie, to zwracacie. My też... ja nie uważam, że ja mam ubogie słownictwo. Ale czasem my też na to zwracamy uwagę, żeby nie mówić właśnie, bo sami, za często, za, za tak. za często, bo sami się na tym łapiemy. Mm -hmm. gdzieś tam, więc staramy się to też korygować czasem. Pytanie od kolejnego naszego widza, widzki, Jolanta Ferenc. Bardzo podobają mi się Wasze filmy, i jesteście zadowoleni z zamiany przyczepy na kamper, to super, ale zastanawiam się nad jedną sprawą. Coraz częściej się słyszy o zakazie wjazdu do niektórych miast diesli. Nawet Kraków ma takie plany, wprawdzie chodzi o starsze modele. Czy są kampery z silnikiem benzynowym? Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałych podróży. Czy są kampery z silnikiem benzynowym? To jest dobre pytanie. Pewnie są jakieś tam kamperwany, myślę, że bardziej, tak. bo myślę, że takie zwykłe kampery to chyba nie, nie, nie ma w benzynie. Chociaż może się mylę, jeżeli się mylę, dajcie mi znać w komentarzu. A czy się nie boimy? No nie wiem, na razie ten kamper jest w Euro 6, więc myślę, że to będzie jeszcze można. Jeszcze chwilę, Ile, jeszcze tak chwilę wjeżdżać. No, bo no może a co to jest... potem, to zobaczymy. No to są no, to takie, takie, jakby, takie no Na razie się na tym naprawdę nie, nie zastanawiamy. Nie. Tak. Kolejne pytanie. widz, który się podpisuje, Jurek Dezwak kanał powinien nazywać się Żarcie na Wyjeździe. Co? Co możemy zrobić, że my lubimy sobie zjeść czasem wyskoczyć gdzieś do jakiejś knajpki? No, no jemy, no, no jemy, ja tak, no, jak widać, no. widać po nas, tak, no słuchajcie, no my pokazujemy nasze życie, no nie zmienicie ja, nas, tak, Ale wiecie, wiecie nie, to, jest, to, to, to... to jest inaczej trochę, wiecie jak to jest, jak nie, jak nie pokażemy, to zaraz są komentarze, czemu dlaczego nie, nie pokazaliście? Tak, dlaczego nie pokazaliście? Jak A pokazujemy, jak to czemu tak, pokazaliście? To za dużo, albo za dużo pokazaliście, o Jezus, ile to, ach, My sobie tak. po prostu czasem naprawdę lubimy sobie dobrze zjeść, czasem sobie dziś nie lubimy gotować, na przykład nie mamy dnia i lubimy sobie do knajpki wyskoczyć i tyle. Tutaj widzę, od jakiegoś czasu pisze do nas młody gracz, już kojarzę właśnie, że jest kilka komentarzy, to tutaj mamy. Mam pytanie, jaką kamerę używasz i mikrofon, i jak to połączyć? No to może przejdziemy teraz do prezentacji tak, naszego sprzętu? Bo to też jest często pytanie, nie? To mhm. się często powtarza, czym nagrywamy i, i co to Wam pokażę teraz, czym nagrywamy. Co do naszego sprzętu do nagrywania, to lecąc po kolei, tak naprawdę nie ma tego dużo, bo, bo gdzieś tam skupiamy się głównie na dwóch, trzech kamerach, ale lecąc od samej góry, czyli od nieba, nagrywamy dronem. Jest to Mavic Air 2. W zupełności wystarczający sprzęt. Nawet aż nadto bym powiedział, ale takiego drona mamy do nagrywania. Z takich rzeczy, które mamy do kamery, do dużej kamery, naszej to jest gimbal. Ronin SC, ta wersja pierwsza. On jest dosyć fajny, bo jest składany, więc można sobie go rozłożyć dwie części i zazwyczaj gdzieś tam do plecaka, czy torby nam wejdzie. I z niego czasem korzystamy nie zawsze, bo ja zazwyczaj z ręki nagrywam. Ale jak mam jakieś takie poważniejsze materiały, to go używam i używam go z tym aparatem. Jest to nasz podstawowy aparat. Jest to Sony a 73 Z obiektywem ma... my tutaj mamy Tamrona 17-28. Musi być szeroki kąt po prostu do, do vlogów. Jak najszerszy, tym lepszy. I to jest nasz podstawowy aparat wieczorami, w nocy nagrywa naprawdę super, im obiekty mhm. obiektyw tym lepiej, tylko ma po prostu problemy ze stabilizacją, bo tutaj trzeba mieć ręce opanowane, żeby za bardzo nie trzęsło, bo tutaj jest słaba stabilizacja, taki minus z nim, ale do nagrywania naprawdę super sprzęt, chyba naprawdę to jest aż, aż na to do takich vlogów, bo to sprzęt to się wesela tym filmuje to co teraz widzicie, to nagrywamy mamy GoPro 7 ale I pracujemy to, chyba na zbiorni, tak, chyba chcemy zmienić, może tam dziesiątkę kupimy, bo to Pro7, i w wodzie było kąpane, i ja z nią nurkuję bez żadnych obudów, i, i po prostu cały czas żyję. Nie chcę umrzeć, że tak powiem, tak. i nagrywa dalej. Tak. Do tego niedawno kupiliśmy kamerę Insta. 360 One x2 tak wygląda ta kamera ma dwa obiektywy i nagrywa dookoła no. więc później gdzieś tam przy montażu trzeba sobie wybrać te sceny i najlepsze które tam chcemy pokazać i ogólnie kamera jest fajna nie powiem że nie jest fajna tylko ona jest taka specyficzna nie wszędzie można jej używać bo w montażu też to jest tak dosyć montażu, to skomplikowane. tak jest tak? upierdliwa bo najpierw trzeba wrzucić do programu w Programu od tej kam w programie od tej kamery trzeba sobie wszystko ustawić, mm. wyrenderować i później dopiero przerzucić do właściwego programu. I strasznie długo to trwa. Tak, nie? i strasznie długo to trwa i zastanawiamy się, gdzie ją, ją używać. Co do mikrofonów, to jak widzicie, teraz nagrywamy tutaj bezprzewodowymi. Tak, ja mam... Jak to jest? Rodę. Rodę Wireless Go 2. Tak, i one tak bardzo ładnie nagrywają. Jeżeli w dwójkę jesteśmy, to. Tak właśnie to... jak mówiliście, ja. zwracajcie nam uwagę y, też tam w komentarzach, że, że fajny, fajny głos. Słychać, tak. Tak, tak dobrze, że dobrze nas słychać. Tylko że one są, się fajnie sprawdzają, jak siedzimy sobie w dwójkę, albo gdzieś w dwójkę idziemy i, i siebie tylko nagrywamy. No bo jakby tu dzieciaki były i chciały coś powiedzieć, to już ich nie będzie słychać. To już słabo. Dlatego. Y, Zazwyczaj używamy tego mikrofonu. To jest standardowy, to jest Rode Video, Micro i on jest tutaj do aparatu albo do GoPro podczepiany, no i na tym przeważnie bazujemy. Jeżeli gdzieś tam mówię za kamerę, to mówię tak, żeby było mnie słychać, a on zbiera tu od przodu lepiej, więc tak to wygląda. Mam taki mikrofonik mały, to czasem uży, zapinam go do GoPro, tak. jest też można go gdzieś tam podmienić, przód tył, przód tył. I czasem też na tym nagrywam, jeżeli nie potrzebujesz takiego super jakiegoś jakości dźwięku. Mhm. Zazwyczaj jest GoPro. No i tak wygląda praktycznie nasz sprzęt, na tym bazujemy. Nie mamy tutaj nic więcej. Kolejne pytanie od widza, Pepe Piot. Bardzo fajne pytanie. Tak, coś mi się wydaje, że przy tym stanie subów nie jesteście w stanie wyżyć. Gdybyście mieli 220 tysięcy, to może prędzej. Tak więc macie inne dochody, o których nie chcecie mówić, co oczywiście rozumiem. Pewnie w Totka wygraliście. No, no, nie. No, no nie wygraliśmy w środka właśnie ale, to jest nie, problem. Ale wam powiemy właśnie, z czego tak. my tak dokładnie żyjemy, ponieważ to są wszystko legalne, źródła y, dochodu. Y... Przy, tych, przy, tych, przy tych subach, które mamy obecnie, może nie subach nawet, bo to nie suby decydują, tylko wyświetlenia. Tak. Y, to no, nie jesteśmy w stanie wyżyć. To jeszcze nie jest ten etap, gdzie można po prostu powiedzieć, że żyje się z YouTube'a. Z Samego YouTube'a, tak. samych wyświetleń, bo to jest tak, że my miesięcznie zarabiamy tak, od dwóch do trzech tysięcy. To zależy, no, jak będzie jakiś odcinek, który się dużo lepiej ogląda, no to ta kwota może być troszeczkę tak, wyższa. To też zależy od miesiąca, czy to, bo to też YouTube różnie płaci za reklamy jest i, różna intensywność tych reklam w różnych miesiącach, więc to, yy. to są takie zmienne czy, czynniki. Ale mówiąc, że na przykład żyjemy z YouTube'a, no jest Nasz kanał jest jakby powiązany ściśle też z reklamodawcami. Tak. My bierzemy różnego rodzaju reklamy, nie kryjemy się z tym. Zawsze jest to oznaczone w filmie, że jest to płatna promocja i z czegoś takiego również yy, są miesiące lepsze, tak. że yy, nie staramy się Was zarzucić tymi reklamami, ale to też jest jakieś nasze źródło utrzymania. Na, dla nas do, do, dodatkowy po prostu dochód, z którego my się cieszymy, bo, bo tak jak Wam powiedzieliśmy, powiedzieliśmy z YouTube'a, nie, nie są to duże pieniądze, mhm. ale dokładając tych Reklamodawców da się jakby to na już tym jest żyć. Tak, tak ale tak. oprócz tego mamy jeszcze inne, inne biznesy. Inne... Tak. Znaczy, dodamy tak. Mamy mieszkanie, które wynajmujemy e, i z tego wynajmu tak. też nam wpływają pieniążki. Oprócz tego, Paulina ma swoją firmę, gdzie zajmuje się. Znaczy, to jest ta firma właśnie YouTube'owa, ale też dodatkowo zajmuje się takimi sprawami e, biurowo-księgowymi e, dla kilku takich rodzinnych firm tak. I, i z tego też się utrzymujemy. No i najważniejsze źródło utrzymania dostajemy 500 plus. No, nie zapominajmy o tym. Mamy dwójkę dzieci, dlatego, to jest oczywiście. Dlatego też tutaj wiecie, no, to, to nie jest tak, że się z YouTube'a da utrzymać. My dlatego też tam gdzieś tam mamy ten Patronite, no co prawda nikt tam nie wpłaca nic prawie. No, mamy tam wsparcie, tam... gdzie tam mamy parę osób. Ja tam zawsze na końcu staram się ich wymienić. No dlatego jak tylko możecie, to nas wspierajcie, bo to nie wygląda wszystko tak różowo, jakby się chciało, żeby to wyglądało. To jeszcze dodajmy? Może mając właśnie te, te wspomniane tutaj 220 tysięcy, nawet nie są, tylko tak. wyświetleń, jakby było na film, no to już powiedz, że można by było żyć z YouTube, ale w tej, na tą chwilę jeszcze tą, nie Tak, dokładnie. Fajnie jest, żebyśmy też jeździli w takie różne nietypowe kierunki, no a to, to też kosztuje. Tak, bo tutaj chyba też gdzieś będzie takie pytanie zaraz a propos właśnie, że, że powinniśmy, żeby mieć więcej subskrypcji, to powinniśmy więcej jeździć. No tylko to się wszystko wiąże z tym, jakby z tymi pieniędzmi. No. Z pieniędzmi i też z naszym tym stylem mhm. y, życia. Może nie życia, pracy takiej, że, że jest szkoła, że są dzieci. Na nas no, jeszcze jakby dzie wszystko dzie tak... dzieci trzymają, my sobie też nie możemy pozwolić na to, żeby gdzieś tam. Na trzy na miesiące miesięc, pojechać tak, tak, do, do Hiszpanii, tak. Tak. Ich, ich tutaj nie zostawimy na trzy miesiące, a z drugiej strony też ich nie zabierzemy, no, i, no bo jednak. I, ta no i mamy tutaj jakby też, też swoje, swoje rzeczy do, do, do zrobienia, no i no, mówię, no ten YouTube jeszcze nie daje nam takiej pełnej swobody, że moglibyśmy się z niego utrzymywać. A ja chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że my sobie tak fajnie, przyjemnie, lajtowo jeździmy i sobie tylko odpoczywamy. Niektórzy z Was nas poznali i mówią: tak, Boże, ale wyciągle tu praca, 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 praca. Wyobraźcie sobie, że my wyjeżdżając na przykład na zlot, e, wszyscy się świetnie bawią. Ja nie powiem, tak. że ja się źle bawię, bo my się też bawimy. E, ale, no jest no, ale, jest, ale jest pora pracy i jest, jest pora zabawy. Jest praca, jest praca, jest praca i my też swoją pracę wykonujemy. Tak samo jest w tygodniu. Tu przyjdziemy, tu nagrywamy, tu jedziemy, tu montujemy, to wszystko. Skąd no to jest inaczej, my, bo, bo myślicie, że my też dużo jeździmy. My dużo, tak jak często to powtarzamy, my tylko wyjeżdżamy gdzieś tam na weekendy. Nasze dłuższe wyjazdy to są na wakacje i wtedy jedziemy gdzieś tam na dłużej, ale zazwyczaj są to weekendowe wyjazdy. Albo takie wydłużone weekendy. I my, troszkę, my, my, nie? my na tych wyjazdach teoretycznie cały czas gdzieś tam pracujemy i dla was nagrywamy, a później jeszcze przyjeżdżamy do domu i jeszcze to mówimy to tak, tak, tak. Więc to jest taka praca. I planujemy kolejne wyjazdy, żeby były też ciekawe Jak ktoś chce odcinki. się tym bawić, no to wie, że to jest po prostu praca na, na, tak. na okrągło, żeby. To, to, to działało i żeby to po prostu przynosiło jakieś tam korzyści. Trochę się rozgadaliśmy, więc przyspieszamy tempo, bo yy, tutaj komentarze są ważniejsze niż nasze tutaj żale. Tak, dokładnie, dokładnie. Jeden z naszych widzów, podróżnik, podróżnik tam pisze tylko na komentarze. Ale czyli, trochę, czyli teraz trochę hejtu. No, trochę tak. Nudne te wasze vlogi. No, no, no dobrze, to przyjmujemy do wiadomości. Tylko relacje z parkingów i życie, w, i żarcie w lokalach. A propos prądu, to możecie żyć przy świeczkach, siedzieć będzie taniej, i palić ognisko na zewnątrz, zbierając do kapelusza na paliwo. Hi, hi, męczycie się strasznie na tych wyjazdach. A ja to skwituję jedno, tak. To ja Wam życzę takiego męczenia się, jak tak. my się męczymy. No i na tym koniec, tak? Słuchajcie, no, no nie wszystkim się musimy podobać. Nie jesteśmy zupą pomidorową, że każdy nas lubi. Tak, nie? dokładnie. Kolejne pytanie od widza Krzysztof Sobieszek. Dobrze się was ogląda, ale subskrypcji nie macie za wiele. Czujecie, że będzie wzrost? No oczywiście, no, że, czujemy, to... no że będzie no pewnie, wzrost. Że tak. Nie no, pracujemy nad tym, tak. żeby był wzrost czy no, no, gdzieś, taki... gdzieś ta idzie ta linia Pomału cały czas to do góry, cały czas Pomału, wzrasta, mału, tak. ale, ale idzie do góry. No Pewnie, że człowiek chciałby, żeby to szybciej rosło. Czytamy wasze sugestie, niektóre rzeczy tam modyfikujemy. Raz robimy film tak, raz tak. No, no kombinujemy, Zobaczymy. żeby się to lepiej oglądało. oglądało. Tak. Tutaj mamy znowu widzkę, Katarzyna Bożyczko. Witam, lubię Was oglądać w bardzo ciekawy sposób, pokazujecie życie na wyjazdach kamperem. Mam tylko pytanie, w jakich miejscach uzupełniacie wodę i zlewacie szarą? Bo w Polsce jest naprawdę z tym ciężko, pozdrawiam. Czystą wodę, no to jak pokazywałem Wam na vlogach, Mamy. Nabieramy po prostu z hydrantu, że tak powiem. Mamy tutaj kilka w okolicy hydrantów, nie, nie jest to jeden, bo tak naprawdę jak się zacznie tego szukać, to jest tego dużo i tam sobie nabieramy wodę. My jeździmy weekendowo, więc jak lejemy sobie zbiornik, to nam naprawdę mhm. wystarcza bez problemu z kąpaniem, ze zmywaniem, ze wszystkim na weekend, to jest wystarczająca tak. ilość wody. Jeśli chodzi o dłuższy wyjazd, no to już przed wyjazdem zastanawiamy się, że na przykład mm. możemy wjechać na kemping. Tak, albo mamy jeszcze takie dwa baniaczki, zabieramy tak, ze za sobą jeszcze 40 litrów. jakiś tam litrów. serwis, zrobić, tak? No w różnych takich miejscach. Tak. Co do szarej wody, no to tą szarą wodę to zrzucamy w momencie, gdy wracamy. Tak, i mamy tutaj takich w Krak Krakowa zazwyczaj z każdej strony, jak się gdzieś jedziemy, to mamy tak, na a czwórka na czwórce mamy z jednej i z drugiej strony mamy tak. włóce, busy i zazwyczaj tam to robimy, zrzucamy. Tak. Nawet gdzieś tam trochę nadrabiamy drogi czasem, żeby tam po prostu zrzucić żeby to. Żeby tam przejechać. Jeżeli jedziemy gdzieś tam od innych stron, to y, też coś Nie, od północy, o, od północy to też mamy no, punkt na zrzucie. No bo to zazwyczaj na czwórkę wjeżdżamy. To, bo to tak północ. Najgorzej tak. jest od Zakopanego jak wracamy, no bo tam nie ma nic. I tak naprawdę nie wiem, czy, 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 czy możemy, czy nie możemy. Czasem retujemy się, po prostu wjeżdżając na bez obsług, bezobsługową i tam czasem zrzucamy szarą wodę. Tak, szarą wodę, a to no wtedy opróżniamy w domu. No to alete do domu to jeszcze, Ale to już są naprawdę takie bardzo ekstremalne Tam, ty, tam sytuacje. Tylko, tylko szarą wodę, ale to naprawdę zdarza nam się bardzo rzadko, bo zazwyczaj jakoś tak cyrklujemy żeby gdzieś tam. Żeby przejechać właśnie sobie tam. przez te punkty. Widz, krytyk filmowy. Odpowiadacie na pytania, ale na najbardziej interesujące unikacie odpowiedzi. Niestety jesteśmy Polakami i każdego interesuje, jak zarabiacie. No to już powiedzieliśmy. Mówienie, że pracujecie w branży targowej, która upadła, a jeździcie forum za pół miliona, czy to nie brzmi śmiesznie? Kiki też na takich ściemach się wyłożył. Powodzenia, życzę. To nie jest fura za, za pół <grym> Nie, miliona. pół miliona to jest mniej znaczy niż może połowa ona nawet. Teraz te, może teraz tyle nowy kosztuje, Ale nie tyle, nie tyle nie zapłaciliśmy. Mniej niż trochę, połowę trochę tego zapłaciliśmy. Tak, tak. Natomiast wiecie co? No wszyscy sobie myślą, aha, zaczęli nagrywać na YouTube i sobie kupili kampera. No nie, no to po prostu nie, <grym> nie, po, po, to nie jest tak. Powiedzieliśmy wam, ile zarabiamy z YouTube'a, więc to jest nierealne, nie, nie nie, no, że tak powiem. No my, my pre od kilkudziesięciu lat pracujemy. Prwa pracowaliśmy, prowadziliśmy działalności gospodarcze, jedno, drugie e, I, i myśmy po prostu mieli oszczędności. I camper tak? nie jest też takim strykiem, że my powiedzieliśmy, że dobra, to kupujemy kampera. I to... już mieliśmy już mieliśmy tam 200 ty parę my tysięcy. My no zaczęliśmy na tego kampera odkładać jeszcze zanim kupiliśmy tak naprawdę przyczepę. bo... bo no, powiedzieliśmy... Znaczy na kampera, jak na kampera. Myśmy po prostu odkładali tak. pieniądze. No jak większość z nas odkładamy pieniądze, bo, bo chcemy mieć oszczędności. Natomiast y, przyszły takie czasy, jakieś tam różne choroby. I powiedzieliśmy, no po co oszczędzać, bo nie wiadomo, jak nasze życie będzie długo trwało, więc zacznijmy realizować te marzenia. Jak nie teraz, to kiedy? Jak tak? nie teraz, to kiedy? I właśnie wtedy rozbiliśmy wszystkie możliwe świnki, skarbonki. <laughs> nie tak. mamy już żadnej? <laughs> I, I już po prostu ta świnka w naszym domu nie stoi, w bankach już prawie nic nie ma, ale mamy właśnie sprzęt. I i, to I to się tak, cieszymy, no. No, że tak zrobiliśmy. To myślę, że to bardzo dobra decyzja. Tak, i, ja, ja i też tak. tak uważam. Tylko, że to mówię, no to nie jest taka decyzja, że dzisiaj jedziemy i kupujemy i z YouTubea się dorobiliśmy kampera. nie, My na no to nie, nie. zbieraliśmy naprawdę długo. Pamiętajcie też, że to było sprzedaliśmy i sprzedaliśmy przyczepę stany, i, samochód, i samochód. Tak, tak i to tak, też na to, też. to poszło. Mhm. Widz y, Krzysiek Elektryk, dla mnie ja tu sobie teraz tak trochę... Superlatyw, Przysłodzę? tak? Przysłodzę. Dla mnie jesteście numerem jeden wśród wszystkich youtuberów. Dzięki. My zaczęliśmy oglądanie od Kiki Świat. Bo nic innego nie było. Każdy od tego zaczynał. Chyba. Później kapitan przyczepa rodzinka na gigancie, w końcu kupiliśmy przyczepę i zaczęła się przygoda. Wasz kanał stał się teraz najchętniej oglądanym. Robicie to bardzo dobrze i czekamy na dalsze odcinki. O, pozdrawiamy z Opolszczyzny. No, był, był hejt to teraz. Wiecie, nas no, musimy tak, bo piszecie też nas, bardzo nas wspieracie, dlatego dlatego my chyba chcemy. No, tak, nie to, że tam nas hejtujecie, bo więcej jest tych właśnie pozytywnych i to nas też tam napędza. gdzieś. Chcieliśmy wam pokazać, że my mamy taki zdrowy stosunek też do tego hejtu, tak. tak? No macie prawo nas też tak oceniać. Chociaż nie do końca rozumiem, nie do końca rozumiem, bo mnie by chyba się nie do końca chciało napisać no to, komuś no coś jak, złego. Ja, po prostu nie oglądam na osoby. Jak się komuś nie podoba, to po prostu nie oglądam mi tyle. No no szkoda tak, czasu no. na pisanie komentarzy, że tak powiem. Tak, no, tak nie Niezbadane zbada... tak nie są czeluścią internetu. Lapiński P. Hej, jak pieskowi albo w sumie i Wam idzie nauka czystości, macie jakieś sposoby, czy piesek załatwia się już tylko na zewnątrz? No tylko to by było za dużo powiedziane, ale w większości się załatwia na zewnątrz. W tak. 90%? Tak? Czas, czasem jej się gdzieś tam popuści, nie wytrzyma, ale tu zazwyczaj robi mamy taką matę dla, na maty. dla mm -hmm. na maty robi po prostu. I to zarówno w domu, jak i właśnie w kamperze. Natomiast już bardzo fajnie sygnalizuje, już zapiszczy, już tak. zaczyna tuptać już pod oczami. My, my, my też mniej więcej już wiemy, kiedy ona chce i tak staramy I wtedy się. idziemy. I A w kamperze się... jest jeszcze prościej, bo teraz ją praktycznie sami tutaj wy... mamy smycz i tylko sama sobie Wypuszczamy wychodzi. Wypuszczamy i... ją i ona się wtedy załatwi, także niemniej jednak no, ona ma pół roku i jeszcze jej się zdarzy. Pytanie od Bogdan Serwatka. Przebywanie na tak małej przestrzeni dłuższy okres czasu generuje w człowieku nerwowość i irytację i bardzo łatwo o konflikty. Jak sobie z tym radzicie i jeszcze się nie podusi po... Podusiliście. Chociaż ja nie pamiętam, czy my się w ogóle kłóciliśmy w kamperze albo w przyczepie. No tak. w, do, w domu może się czasem kłócimy, ale tutaj. No, ale tu czasem. się szybko godzimy chyba. Tu się szybciej człowiek godzi w kamperze. Bo... musimy się pogodzić, Gda. bo wpadamy na siebie i to tak. Tutaj nie ma... wiecie. A tak jak mówiłam, już w takich kryzysowych momentach właśnie dobrze, że mamy psa i jedno sobie wychodzi i. Na spacerek i szybki, tak... i później zgoda i tyle. No nie, no, nie ma tutaj raz, czasu raz, na... raz. Nie, nie ma. ma czasu i miejsca, że tak powiem, na kłótnie. <laughs> tak. <laughs> I ostatni już komentarz. Magda, Magdalena. Kurde, ja Was lubię oglądać, ale litości nie łapcie wszystkich współprac. Ten blender to gadżet prosto z Ali. Nie ma co nabijać ludzi w bambuko. Gdzieś te współprace będą. No, Ale nie to ma co nie uprować. jest tak, że my łapiemy wszystkie. Tak, my... to są jedne z nielicznych w ogóle, które się do nas zgłaszają. My nie? po raz kolejny też mówimy, że my nie wszystkiego nie łapiemy. Łapiemy te rzeczy, które gdzieś tam są tutaj przydatne w kamperze i które na... my uważamy, że nam I się, się przydadzą. Tak. I naprawdę ten, ten blender to jest coś, co ja jestem zachwycona i ja naprawdę tego używam i pomyślałam, że się po prostu tym podzielę. Tak? A to... Ale... No jak ktoś nie chce kupować, to po prostu niech nie kupuje, no, to, tak. to, to nie, nie ma najmniejszego sensu. Tylko mówię, że no, my tę część współpracy odrzucamy, bo, bo jakby nie, nie są skuteczni. Za... Nie łapiemy tak, wszystkiego. Tak, tam, wiadomo, zdrowa żywność czy coś też ostatnio było mm -mm. i odrzuciliśmy po prostu, no bo to nie jest jakby też w naszym jakimś I to tam nie stylu. Jest, nie. I to nie jest też tak, że jak ktoś się do nas zgłasza, to ja sprawdzam, Ma konkurencja to ma taniej, a ten ma drożej. Nie, jeśli ta firma się do nas zgłasza i ja czuję ten produkt i on mi się podoba, no to w to idziemy. I firma jest w miarę godna zaufania no to, no to nie, nie tak. widzimy problemu myślę, że jeszcze parę tutaj współprac się pojawi na naszym kanale, że uprzedzamy z góry. Tak, już gdzieś tam mamy jakieś Zarab tam plany. Że tak powiem, zarabiać też trzeba, no nie, tak jak mówiliśmy, no, no z YouTube'a jeszcze się nie da na tyle wyżyć, żeby sobie darować te współpracę. Na tym kończymy nasze odpowiedzi na wasze komentarze. Mhm. Jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Zachęcamy do dawania kolejnych pytań nam pod tym filmikiem, bo zbierzemy to za jakiś czas i znowu zrobimy tak a tak, tak. odcinek. A my się z Wami żegnamy i zapraszamy na nasze już chyba vlogi wyjazdowe. Tym razem y, pojedziemy, odwiedzimy naszą zachodnią część Polski. no Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, tak. My chcemy mamy pojechać. mamy sentyment i kilka miejsc chcemy sobie tam zobaczyć. Także... Więc y, ten vlog z naszego wyjazdu powinien się już ukazać w niedzielę, więc na których zapraszamy. Tak. I do zobaczenia. Cześć. Cześć trzymajcie pa, pa. się. Hej, pa.